como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti, como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Vives en mí. Już jestem. Luna, odsłuchałam twoją wiadomość i przybiegłam tu najszybciej jak mogłam. Znaczy, nie dosłownie, wiesz, jaka ze mnie łamaga do wszystkich sportów. Spoko. Ważne, że tu jesteś. Dzięki. Nie ma za co. Powiedz, co się stało? Nina, kompletnie nie rozumiem, co się wydarzyło. Chciałabym, żeby ktoś mi to wszystko w końcu wyjaśnił. Wiesz, gadałam z Mateo. I co powiedział? Powiedział, że między nami koniec. Co? Co? Ale czemu? Nie wiem, Nina. Nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Jest strasznie tajemniczy, jakiś nieobecny. Dziwna sprawa. Wiesz co? Myślę, że on po prostu kogoś poznał w wakacje. Nie chce mi się wierzyć, nie sądzę. Posłuchaj, typową reakcją kogoś winnego jest wynajdowanie tysiąca wymówek. A on robi coś odwrotnego. Bo ten Mateo po wakacjach to ktoś zupełnie inny, wiesz? Nie do poznania. Tak, sama nie wiem. Ale musi być jakieś logiczne wytłumaczenie. Tak myślisz? Tak, Luna. Zresztą spójrz na niego. Jak to? Wygląda na smutnego, nie? Mm-hmm. Tak, ja też tak myślę. Wydaje mi się, że gdyby kogoś poznał, raczej byłby szczęśliwy. Tak, Nina, ale ja tego wszystkiego nie rozumiem. Czemu nie chce mi nic powiedzieć? Słuchaj, a może z jakiegoś powodu nie może? Ale dlaczego by nie mógł? Przecież to nie jest nic... Oj, nie. Wiesz co, mam mętlik w głowie, już niczego nie rozumiem. Ale muszę się jakoś dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Mat. Tak, tato, rozumiem. Tak. Słuchaj, muszę iść na lekcję. Tak, nie spóźnię się. Pa. Patrzy tu. Cii, udawaj. Co? Udaję, co mi kazałaś. Tak źle mi wychodzi. Nie tylko źle, ale mega koszmarnie. Trudno, aktorstwo nie jest moją mocną stroną, to fakt, ale jego najwyraźniej też nie. To oczywiste, że coś się stało. Tak, stało się. Nie chce mnie oglądać. Luna, gdyby nie chciał cię oglądać, to by nie patrzył. Dzwonek. Tak, chodźmy. Luna, ja dobrze wiem, że nie chodzi tylko o rolę. Halo? Sorka. Chodźmy. Tutaj kamery nas nie nagrają. To przez Mateo. Gadaliście? Powiesz mi, czy sam mam zgadywać, o co biega. Tak, gadałam z nim. I powiedział tylko tyle, że nie możemy być razem. Serio? Tak. Ale jak to? Nie wiem, bo nic mi nie wyjaśnił. A ty co myślisz? Nie wiem, co myśleć, Simon. Tym bardziej, że w trakcie wakacji wszystko było super. Ciągle rozmawialiśmy i było miło, więc nie wiem, co mu się stało. Luna, ale przez wakacje wszyscy się trochę zmieniliśmy, prawda? Nawet ty. Nie, Simon. Ja się nie zmieniłam. Ta sama Luna. Roztrzepana. Jasne, ta sama. Nie, nieprawda. Trochę urosłaś. Nie, mam na nogach wrotki. Ale kiedy je zdejmę, będę taka sama. Słuchaj, z Mateo coś się dzieje. Czuję, że coś przede mną ukrywa, ale nie wiem co. Od wakacji się nie spotkaliśmy. Wiem, że pewnie powinnam być na niego zła, ale czasem widzę, że jest smutny i nie wiem, to dziwne. Luna, Mateo nie jest złym człowiekiem i ty doskonale o tym wiesz. Najlepiej będzie, jeśli przestaniesz o tym myśleć i zajmiesz się czymś innym. Na przykład wyobraź sobie Lunę Valente na Open Music, zgoda? Nie, Simon, mówiłam, nie, że... Jak to nie? Nie ma się nad czym zastanawiać. Przecież to pierwszy Open po wakacjach i musisz zaśpiewać, okej? Okay? Więc koniec dyskusji. Idź zapisać się na Open Music.